Witam widzów pięknych światło zapalę. Skończyliśmy ostatnio tą bonusową misję z Alekstraszą i ze smokami i teraz wracamy do aktu drugiego. Jeszcze dwie misje mamy w akcie drugim. Jak pamiętacie, byliśmy przez tymi czerwonymi ludźmi, czyli to jest Stromgarde, to z tego Aratora państwo, nie? To jest te na południu królestwo. To nie był Danath Trollbane, tam się inaczej nazywał ten król, jakiś Tomasz chyba, albo coś na te tak się nazywał. Nie wiem, chyba Death Knightem potem był, ale to już takie już przyszłościowe spoilery. I teraz będziemy podbijać jego stolicę, tak? A week later, Maim, czyli do Maima wracamy, tego brata Renta. Ta, okej. Okay. Pamiętam tą misję z weekendem, będzie fajna, tylko zaś będzie wodna niestety. Chieftain, we've been standing waist deep in this mire for hours. Watch your mouth, young blood. The war chief has honored us with this mission that will lead our clan to glory. And you're complaining about mosquitoes? Quiet! I see something moving at the landing site. Nie lubię tego Maima. Ten rent był strasznie lepszy, on gdzieś będzie ten rent jeszcze. Horde marauders have landed near our shores. Send word to the capital. Piąstka, nie? To jest ich. It seems to be a scouting force. They're probably hiding in the mire. No more than a dozen strong. We must slaughter them. Damn it! Our position has been compromised. There goes our element of surprise. Ta muzyka, jak to jest piękne wszystko. Mam nadzieję, że wam się podoba tak bardzo jak mi ta kampania. Dobra, czyli musimy zbudować wioskę i tu pamiętam tą misję, ale będzie taka właśnie, że na statku zaczynamy chyba? Znaczy, że musimy przenieść peony na wyspę i tam zrobić bazę dopiero, pamiętam. Fajna ta misja była w wujce oryginalnej. Ta, dokładnie. Atakują nas już. Znowu orkowie. Nasz wywiad miał rację. Ja zostanę napisał na cały ekran. O, utok wrócił, nareszcie. Tęsknię za to, utok. Twarde są te orce. Mam jakieś zdolności? Nie. A tu mnie atakują. Z dwóch stron. A nie wiem, że tam jednostkę mam. Coś czas rozbić. Znaczy, na razie jesteśmy otoczeni, muszę te peony, na pewno muszę te peony bronić. O, są jakieś krabąszcze. Coś jest. No, na razie ich czytam, ale te beczki plochy nie zdawały obrażeń. Ale użyję tych, nie na co ja je trzymam. Ten ma jeszcze jeden zwój. Najpierw jakby ten utok tankował. Bo bohater, no. Pięka, widzę. W końcu nie mam tego skakania monety. To się przyda na założenie bazy, tylko pytanie, czy tu się timer leci. Im dłużej tutaj zwlekam, żeby właśnie przejąć te statki, tym gorzej. To nie tak. Było coś tu? Nie. Chodźcie jak najszybciej. Na tych panów nie mogę stracić. Niestety brak leczenia boli. A bo on sobie zależy, że z lepszymi jednostkami zaczyna. Safe, orce golce. O! A tu jeszcze coś może jest na tej wyspie, no właśnie. Nie podoba mi się, że trzeba podejść do nich, żeby to wystrzeliło. Ale przyjąłem kontrolę, coś. Ta, są tu jeszcze. Nie, no może jakiś item wypadnie, ale chyba nic więcej tu nie ma. Zapakujmy już połący na statek. Podoba mi się, że oni czekają na ten statek, więc iść do niego. No ale to już jest z Warcrafta 3 problem. No więc nie było niestety, to się nawet nie opłacało. Ktoś mi ładnie wytłumaczył, że. Ja wiedziałem, że coś takiego jest, że z neutralnych jednostek nie leci exp, ale to było przecież tylko w rankedach, nie? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Bo to do ostatniej misji, co narzekam, że exp mi się zablokował. Kampanii tego nie było chyba, w oryginalnej kampanii z Warcrafta 3. Jezus Maria, no to gra się skończy. Idzie naokoło kamyczka. Tu jest wyspa, trzeba wylądować zaraz.
Ja nie chcę tych statków marnować, dopóki nie mam, bo wiecie, ja wam to tłumaczyłem, jak to się kończy. W Warcraftie 2 tak było, że jak nie mieliście szybko morza zajętego, albo przynajmniej jakiekolwiek floty, to nie dało się potem wyjść z tej bazy. Oj, wieże mają. Utok, weź ich ten. O, no trzeba tak robić, bo... A, tam jest ognisko jeszcze, dobrze tak robić. Tego możesz wyciągnąć. Czemu ten tam biegnie? Nikt ci nie kazał tam iść. O, dajmy. Dam ten swój ochrony. Za blisko jesteśmy. O, nie widziałem tej jednostki. Może to jest enemy jednostka, tak nie żartuję teraz. Ratuję go. Giną mi te jednostki jak w sekundę dosłownie. Nie tego kliknąłem. Dziadzia. Dobra, mamy bazę. Tu jest ropa już, ale widzę, że rekiny pilnują mi. O, to jest na jednostkę, to akurat fajne leczenie. O, tego nie powinienem niszczyć, dobra, nieważne, nie wiem co ja robię, nie pytajcie mnie. Oni z góry do mnie przyjdą. Może jeszcze zrobić farmę jedną na pewno. Zniszczę to i potem to. I nas tu będą atakować chyba i lądowo i tak. Fajna misja taka. Tu z dawno nie było żadnej misji też takiej. No, patrzcie, dalej mam na minusie. Dobra. Po co ja te mury niszczę z tym kretynem? Jakiś budynek tam będzie można włożyć. Operations, okej. Gotowe. Prepare base for watch your ass. Build barracks. O, na czas to jest. O kurde, tego nie było, na pewno nie było, to fajne, to zapisuję. Blacksmith Golden. Okej, czyli przyjdą posiłki jakieś. Ja muszę przygotować bazę dla nich. Czy ja sobie dam radę, to jest. Dobra, dacie radę, samodzielnie jesteście. Gdzie jest ten jeden stateczek? A, zablokował się, no tak. Ty solo się bijesz. A potem niedźwiedzie uciekły do lasu. Coś trzeba zrobić? Czemu on tyle golda? Tu nie można budować, nie ma sprawy. Jak najszybciej trzeba ekonomię ruszyć. Mięso. A nic nie zrobię, dopóki nie przejdą te. No, ja to zrobię. Yes, I'm impatient. I am ready. Gotowe. Luktar. Jak najszybciej, dup. Problem jest taki, że nie wiem kiedy co przyjdzie do mnie. Nie wiem jak bardzo mogę sobie eksplorować. Ładnie sobie poradziliście? Nie, to szarki też spróbujemy zabić, no muszę to zrobić. O, ten jest silniejszy do tego. Dobra, nie podleciał nawet. O, golda z tego jest. Do złota. Jest gold, okej, to jest control 1. No i save, no bo... Gdzieś pójdę i mi rozpierdzielam tą wyspę, bym przynajmniej zeksplorował. Nie mam dużo jednostek, jeśli mam być szczery. Cały czas co robić tych 15 minut, to jest dużo czasu. Nie ma żadnych itemów, bo ja wszystko temu Zuluhedowi dawałem chyba. Ale dużo bije to, on fajne ma taki... Fajne umiejętności na ten rent. Dobra, miejsca jest dużo. Mam się do drewna też rzucać. Jeden do golda i teraz może do drewna.
Ale irytują te świniaki, bo one kajtują, patrzcie jak powalnie kajtują. Czym idą ludzie atakować? To nie, nie mam pobocznej misji, nie, po prostu muszę zrobić warmill, okej, okay, no czyli te wszystkie takie podstawowe budynki, no to muszę mieć pełno osób najpierw. Jak będę mieć te... Tutaj wygląda jakby coś miało być. Więc surowce sobie poradzę, tylko ten golem nie jest jakiś super duży. Coś trzeba zrobić? Tu nie można, nie ma sprawy. Tu jest dużo lasów. Od razu do tego. A kolco bestia mi atakuje. Chyba nie ma tyle dipsa, żeby zepsuć. Weź utok mi tu ze skautuj tylko, czy tu na pewno nic nie ma już. Ja nie widzę nic. Ty zaznaczyk. A, okej, jego był. Czy tu? Mam 12 minut, bez problemu sobie poradzę. Daleko jest ta kopalnia, jeszcze można chyba z dwa pełny włożyć. Nie wiem co wyleczało, nie mam komu tego dać. Pani wyspę więc całą sobie zobaczył, tu chyba nic nie ma więcej, tylko zaraz mi będą ludzie atakować. Aż dopiero po przyjściu tego chłopa mojego. Potrzebuję, żebyś dziurę zatamował. Tu jest połączenie na tej wyspie. I rekin. Dosłownie darmowy gold, więc się opłaca. Może dać tu jedną wieżę. Gotów do pracy. Ten blacksmithem to i tak zablokować. O, co, jesteś ludzie? Nie, to mieli mieć bazę niby ci ludzie. Tu już jest, tu się już chyba te miasto ich zaczyna. O, nie, to jest kopalnia złota ukryta. Jestem w stanie to zniszczyć? Nie, bez katapulty chyba, jak to patrzę na to. Ciężko będzie. Dobra, kompletnie zapomniałem o porcie. Naprawi tam te też. Ja, że mogę tu... mogę z tej strony podejść. Okej, okay, to już to odblokujmy. Widzę, że żadnych jednostek nie ma. Gotowe. Jeszcze się tu też niż... O kurde, nie wiedziałem, że mi łączy tutaj... nie jest to głupie. Dobra, to. Więcej drewna. Jakby jakiś żyrokopter przyleciał albo coś. Chyba nie chciał, żeby ten utok tankował. Potem ci gracze będą tak silni pewnie, że nie będę musiał... właśnie. Coś trzeba zrobić? O, jeszcze balista. Fajnie się tu wysrałeś. Ale jest lag, przecież szybciej ci kazałem tu przyjść. Coś trzeba zrobić? Gotowe. No. Gotowe. No, kajtujmy ich po prostu. Czego chcę? Wiem przynajmniej skąd przychodzą. Coś trzeba zrobić? Pierdzieli, to jest zasrana katapulta pieprzona. No to takie twarde. Dobra. Czego chcę? Ja to zrobię. Dobra. Nie ma sprawy. Gotowe. Praca. Yes, Captain. Tanker's ready. No. Gotowe. You're the Captain. I'm E.T. I'll work to. Coś trzeba zrobić? Yeah.
Pod mięsko, nie? Pod mięsko się uleczy. To chyba w złocie mam za mało ludzi ogólnie. Na razie nie buduję, tak się godzinę buduje. Rafina, to muszę ulepszyć to, żeby to zbudować. Foundry, okej. Złoto idź, kolego. No, z tym się muszę wstrzymać na razie. Coś czas zrobić? Ja to zrobię. Tego muszę zapnąć. Jest, ale nierówny teren. I foundry, czyli to dla na wodzie. Ulepszenie, okej. Nie wiem, czy nie muszę czekać po prostu. Znaczy, czy mogę sobie czekać. Wiecie, już tak się nie śpieszyć. Bo pewnie striggeruje coś na mapie. Jak to się przygotuje przynajmniej trochę, bo na razie jestem w tyłku i to cholerny. To ty tu stój, bo ty zbudujesz. Ty się przydasz. Ty chodź tutaj. Tu zrobimy bazę jakąś taką małą. To nie będziemy ją instant atakować. To żeby to naprawił potem. Nie to i potem możesz to cofnąć. Jest sens coś ulepszać. Gotowe. No mi się nawet nie podobają te zapliny. Kupię, zrobię jedne. O, 1000 golda kosztuje. Dobra, nie spojrzałem na to, że 1000 golda kosztuje. Do złota. Ten upgrade jest giga ważny, no. Tak to muszę pamiętać. Jeden tanker jeszcze spokojnie może podejść. Czego chcę? Dobra. No. Tanker is ready. Na górze prosiłem was, żebyście coś zobaczyli, czy coś jest jeszcze. O, safe, jakbym się zapatrzył i... To się z 2 minuty się buduje maksymalnie ten budynek. A te foundry to jest najważniejszy budynek mój w sumie, ja go nie robię, też śmiesznie. Tak, ja wiesz co, zrób, później... Później się coś robi. To się na zwiady rzucimy. Ale ta wyspa zakręca, co jest? Nie zaatakują znowu. Jest, patrzcie, świnia. O, zdążył się wystrać, widzę. Wiecie co, gońcie to. Pokazają coś śmiesznego? U mój chłop umiera, a nie mam takiej API, muszę blokować i... Silne to jest, albo to są sobie ich koniki, to są ich te dwa jednostki. Nie, że mnie to omija po prostu i se jedzie gdzieś. Czemu takie szybkie są te katapulty? To mnie bardziej ciekawi też. A tu jakieś były murloki, ja to pominąłem. Tu nie można budować. Tam te jednostki z tyłu zostały. Albo 4 minuty już to zbuduję. Tu nie można budować. O, to będzie morskie jednostki ważne będą. Znalazłem ropę, tu mi zobacz, gdzie jest. Gdzie on ma bazę w takim razie? Silny ma tych rycerzy. A ja mogę robić w ogóle te? Trolle? Z emisji? Nie widziałem, żebym mógł. Nie patrzyłem dobrze. A nie mogę troli robić. Czy troli ogrów? Oczywiście ogrów. Nie ma sprawy. Gotów do pracy. Pełno katapultem będę chciał, zrób te buffy na razie. Czego chcę? Tu nie można budować. Ja gotowy. Dobra, on tak przychodzi, okej. Okay. Gdzie on ma bazę w takim razie? Gdzieś w prawym górnym rogu będzie mieć bazę. Gotów do pracy.
To mapy brakuje, chyba się mapa poszerza, jak przyjdzie chłop, też tak może być. Czego chcę? Po drewno iść, drewno kopać. Praca. A to jest jakieś giga drzewo. Tego nie zetniesz. Nie ma sprawy. Nie, na razie cała baza jest okej, tylko widzicie, jak tych upgrade'ów muszę od początku tury zbierać, to trochę się to robi. Na początku zrób katapultę. Ja muszę pamiętać, że tutaj nie ma tych kosztów w ogóle, które były wcześniej w Warcraftcie. Ja nie wiem, co jest takie dobre. Drogie są te upgrade'y. Tych Spear Throwerów. A, te unlocki tu są. Zdążycie to zabić jeszcze? Drugie barakiem bardzo chętnie zrobił. Dobra, dobra. A, ty musisz drugą bazę robić. Ja to zrobię. Research complete. Praca, praca. Tak. TikTok time is money, friend. Nie wiem, co mnie czeka. Może, że. Ja będę musiał jeszcze jakąś, wiecie, armię większą zrobić. A już mnie atakuje znowu. Ja pierdziej, to nie jest mały atak. No to se poleciałem. Oni mi wszystko rozpierdzielą. Gotowe. Coś trzeba zrobić? Nie ma sprawy. Jeszcze jakaś hydra się zesrała na tym. Proszę, strzelaj. Warchief przyjdzie, a mi chłopy w bazie stoją. Ty Utok idziesz, czy nie? Gdzie jest Utok? Idzie, idzie dopiero. To coś było? Nie. A wróć, bo można to zniszczyć jeszcze sobie. Zaś baraki stracił. Czy tej nocki są papierowe, te budynki są, czym się wydaje? Dobrze by było. Dobrze by było ulepszenia zrobić na maksa. Ale on 20 sekund przyjdzie chłop, będzie zawiedzony. Gotowe. Ale jest tak, że tam powinien łódki postawić i po prostu, ale on czasami przychodzi z tej strony, czasami z tej. To jest dobry pomysł, po prostu tej łódki dać, jedną zostawię do obrony najwyżej. Jak mam dużo już tego oleju. O, fajnie. Bardzo ciekawy statek się tu zespełnił. Gotowe. Czego chcę? Dobra, przychodzi Orgrim. Mnie opierdzieli pewnie. A jest ich stolica. Ale klatkuje, co jest? To jest oddalona kamera, ja poczytałem o tym. Trochę młyn był. A szybkie te ataki były, takie nie na czas. Piraci orkowi. No tego w dwójce nie było. Może nie było w taki sposób pokazane. O, to jest ogólnie z tego. No, no, no. To jest cinematyk z dwójki ogólnie, no, no, no. Na silniku gry też był taki cinematyk zrobiony w dwójce w Warcraftcie. I w trójce chyba też go zrobili potem, no, na koniec. Było coś takiego, fajne jest. Ale będę kontrolować ten atak? Właśnie tak się dziwiło, bo nie było miejsca, żebym bazę zrobił gdzieś tutaj, gdziekolwiek ten chłop. A to jest ta stolica i to jest Stromgarde, to jest taki zamek na zaraz na brzegu. Tych ludzi z Aratoru. Oni w ogóle mają tą dłoń, to mi to przypomina Silverhanda, ale to chyba pewnie potem z tego jakiś odłam był. Bo z tego co pamiętam, to całe to królestwo umarło. I to właśnie nie przez orku, tylko potem było jeszcze wewnętrzny kąt. Never in the history of our kingdom have we witnessed such tides of doom approaching us. Ja mam jakiś Tomasz?
Jest Tomasz, no to raz. We are the sons of Arathor. War is in our blood. Oj, Danat, no. Danat Rolbein to był bohater z tych ludzi. Was recalled by Anduin Lothar to help quell the Horde's forward war parties after Hillsbrand was destroyed. I wish he was here. Steal your heart, my brother. Stromgarde has never fallen to any enemy. The trolls tried their luck. Kurde, no, przyznam, że ją kopali się dobrze. Crushed into dust beneath these very walls. Te 15 ostateczków nie starczy. Will be no different. Ale widzę, że będą fajne boss walki z nimi. O jest, będziemy grali w końcu Orgrimem? The foothold your quest is ready. The pathetic humans didn't stand a chance against us. Romka, warriors. Good job, Mame. Zuruhead reports that you're not as useless as I thought. After your failure at Dunmother. You are passionate and brave, but you should remember that fortune is not infinite. And you, Utok, accurate and thoughtful. Rare qualities for an orc. You are in good company with the Black Hands. The war goes well when every soldier knows their place. Thank you, War Chief. It's a great honor for me to serve you and the Horde. Cho'Gall reports that the Kasmodan refineries are well maintained and fulfilling their quotas. The Horde will now have more than enough oil to mount a fierce campaign in the lands far to the north. As a gesture of his gratitude for keeping him safe in the wetlands, Cho'Gall has sent his ogres here. To są odpowiednich ich rycerzy. Troublesome humans of Stormguard remain to be dealt with before sending the Horde on its next sojourn. Our forces are ready to crush them, War Chief. Then it's time to lay waste to their capital. Stormguard sought to halt our advance, and now they shall reap the reward. Kurde, nie lubię takich dużych armii prowadzić i oblężenia, ale powinni to zrobić, że mi pomaga ten War Chief jako AI. Znaczy, fajnie wygląda kamerze, ale w praktyce to jest tragiczne. Ten puffy, te miasta są ciasne. Hardened by centuries of war against our Amani allies. But nothing, neither walls or experience will save them from our war machine today. Decimate their walls, slaughter their people. Loktor Ogar, for the Horde! Będzie potrzebne więcej niż 8 orków i 2 trolle. Pokowałem te trolle, czy co? O kurde. No i teraz właśnie nie wiem, widzę, że tak jak mówiłem, mapa się odblokowała. Jest Orgrim. Myślę, że zbiorę elitarną jakąś jednostkę i ruszę na niego, nie ma co czekać. To mi się wydaje, że armada będzie najważniejsza tutaj. Co tam było dokładnie napisane? Idziesz jeszcze do Udo. Stormguard has a strong fleet, and our siege will be hindered if we do not destroy. Ta, no to jest to, co mówiłem, no to jest. Ja pierdzielę, czemu patrzę, czy statki moje są? Popłaczę się zaraz. No już muszę pamiętać, że tak nie, tego nie dałeś. No wszystkie moje noski lądowe tutaj dajcie, muszę ogrod odblokować. Ale mi wypierdzieliło te. Coś trzeba zrobić. Gotowe. No, ale tak się jeden stateczek podpływa, to fajnie jakby tak ustawić w takiej paraboli. Nie są te statki takie 4, co ja miałem, a tutaj są. Więcej, no było 6. O, już widzę, jak się jeden statek odłącza od reszty i... A, wiecie czego nie zrobiłem? Najważniejsze rzeczy, kurwa, nie zrobiłem, nie ulepszyłem tych statków. A ten też jest niestety rozpierdzielony. Jest jakiś wolny orc? Tu nie można bratować. Tu nie można budować. Ja to zrobię. The crew awaits your order. Yes, captain. Ah, what do you want? Yes, captain. Dużo on tych statków. Pytałem, że to jest wystarczająco. Ah!
Będą we mnie strzelać pewnie. Zobaczmy co mają, no najwyżej wczytam. Tu widzę rafineria. Rafineria dużo on tych statków, teraz też dużo stracił, więc nie będzie chyba lepszego momentu. Wy nie możecie strzelać. Dostałem dużo tych zeppelinów. A dobra, są takie jednostki na murach. Ale nie musicie wjeżdżać tak, żeby was biły te jednostki, nie? O, możecie je zbugować tak trochę na mieliźnie. No i git. Możecie strzelać to, czy nie możecie? No fajnie by się to zniszczyli, bo to jest cholernie irytujące. Myślę, się wydaje, że wszystkie statki straciłem na tym. Dobra, nie, to sensu nie ma. Te rafinerie po prostu zniszczcie. A dobra, bo trochę tych jednostek straciłem, to jest plus. Mam 4-5 transportowców. Inaczej muszę ogry zacząć robić. A bo to jest inaczej zrobione, też właśnie w poprzedniej misji tego nie zwróciłem na to uwagi. Bo wcześniej po prostu sam budynek ogrów sprawiał, że już mogłem robić więcej ogrów. A, potrafi. Jezu, macie jakieś pośledzenie macie, czy co? A tu w nich coś strzela, ja tego nie widzę, bo to jest nam. O, i git. Czas na łomot. Zrób zbiórkę. No tylko ten port zniszczę, gdzie git. Możecie już tutaj czyścić pomału. Już nie odlokowałem tych podwodnych. Tak jak mówię, teraz bym musiał nasrać ogrami. Ogrami może... Parę tych hunterów porobimy. Drewna mogę chłopów też wziąć na pewno już. Gotowe. Praca. Tu i tu, tylko nie wiem, czy możecie wejść, przypomnijcie, żebym zobaczył. Już mogę zacząć ładować na statek, gdy się napi. Mogę zabierać 2 sloty, ta. A po co podpływasz? Ktoś się kazał podpływać. I tutaj mogę wejść i tędy mogę zrobić desant, ok, to jest jedno miejsce. Oni tu mają jakąś jeszcze, widzę ten, farmę. To jest, te są OP na te wieże, bo nie mogą bić te latających, nie biją te. A mi tutaj płynie. Dobra, Ogwin to przywita. Podajmy jeszcze tą część tutaj w takim razie. No to jest akurat fajna kontra na te strzelające. A przywitam to, co tu wyjdzie, bardzo chętnie. Dobra, muszę srać ogrami, bo tych ogrom będzie cholernie dużo potrzebne. Zrobiłem jakieś katapulty? Nie zrobiłem. Ja chciałem katapulty na pewno. Ale jakieś niedobitki przyszły. No są takie szybkie te katapulty, balisty. Jeb i strzela. Tu jest jakaś wyspa, żeby bazę zrobić. Chyba, że nie interesuje to, żeby te platformy się pozbyć, tych wiertniczych platformy. No dobra, to już w takim razie już armady w ogóle nie będziemy mieć zaraz. To nie jest tak, że ja mogę wziąć te helikopterki i mu to wieżę poniszczyć? A jest tutaj strażnicza, a świnie pomyślały o tym. Tak, jedno zniszczenie, tak będzie fajny deal. No, zapraszam do stateczków. Tu
Myślę, że potrzebuję jeszcze... Dobrze sobie radzą te sterowniki. Bo nie bardziej zaufać, no bo ktoś nie ma, nie mają jednostek tych do walki w dystansie. Refinery is found, ok, no to jest to, zostało tylko. Tu jest jakaś balista. Pójdźcie tędy, tędy i tu machnijcie tą balistę, będę giga wdzięczny. To samo tu i tu. Tu wleźli? Znaleźli tu miejsce? Tak, znaleźli. Robiłeś farm, widzę, że mam limit nieźle podbity. Tu nie można budować, ja to zrobię. Jak zabijacie? Tak, już mi się nie przyda, nie przydadzą mi się już, nie? To jest dobre miejsce, żeby wlecieć w niego. Mogę chyba jednostki na tym wypuścić, na tym molo, nie? Stwierdziliśmy, dzielni jesteśmy. To żadnego statku nie zrobi z tego, co rozumiem. Dobra, załadujesz tych ludzi? Jak im się leży, klikam, się nic nie dzieje. Masz mam pełne. Dobra, tam jest miejsce, żeby ich tak wyrzucić, zaparkować, więc fajnie. No i drobną stratę te statki, nawet mimo że bije się pod wieżami jego. Tutaj tu bym wleciał i powolutku sobie tak ruszał do przodu. Tylko tutaj jak się będą boleć te jego wieże. No. A ja mógłbym zeppelinami zrobić jakiś nalot, ale to też te zeppeliny to takie jest papierowe trochę, ale mam takie nadwyżki golda, że... Mógłbym wyrzucić jakiegoś bruta jednak, żeby poniszczył już te farmy. 11 tych chłopów właśnie. No do was mogę w sumie do tej kopalni. Jak się skończy, to dopiero gdzieś indziej pójdziemy. Znaczy mnie nie rozpierdzielam, jak tutaj wylecę. Dobra, spróbujmy, no myślę, że mam dobrą armię, tylko problem jest taki, że właśnie będzie ciężko ją manewrować. Statki ich odrzucą uwagę tutaj jakoś. Gdzie są te katapulty? Tu są. Przecież to same katapulty do zdrowia. This city was once the very heart of human civilization, Ork. A masz ten prąd do góry? Szczęść, nie było czegoś tutaj w Warcraftcie, o. You are the leader of this fortress. Killing you will bring me great honor, Uma. We will see about that, Greenskin. My blade has countless moves like you, and I have yet to meet one that would pose a challenge. O ja pierdzielę, ale to jest widzę porozpierdzielane. I moja katapulta ma upośledzenie niestety mózgu też. Zdarza się. Może widzę, że trzeba dorobić. Nie wiem, czy nie szybciej będzie tam po prostu bazę zrobić. Jak ja kliknę prawym, żeby oni szli do przodu, to ja więc się stanie już. Ostatnio jest Orgrim. Mam tu jeszcze katapulty, więc okej. Nie macie drewna? Praca, praca. Czego chcę? Dobra, dobra. Nie ma sprawy. All hands on deck. I'll
Byliśmy tutaj od tej farmy najpierw, podejdźmy. To będzie pracować tymi katapultami i wizję robić sobie zeplinę. No patrzcie, no stoi jakiś hunter debil i on dostają zawału te moje jednostki. Przyjmę to? Na maksa? A. Płyną te? Płyną. Są te zepliny. Jest coś takiego bezpiecznego, co możecie zniszczyć? Nie ma tu łuczników żadnych, to niszczcie to po prostu i tyle. Ale nie mają zasięgu, więc fajnie. Dobra, mądrze to zagrajmy i będzie git. Jest pełny, lecisz. Chciałem, żebyś tu... A, tu coś tu było na tej wyspie? A nie, ty tu jesteś. Dobra, farmy im zniszczone, powinniśmy ich głodem wziąć. No, w ogóle ma Doomhammera, ma attack damage, więc szans tu bash target. A, na pewno bierzemy na tego kolegę. Dobra, no katapulty i czyścimy pomału. Aś tak wkłania zrobić komputer tutaj? Nie, nie da się. Bo to się ruszy, po prostu zaatakuje naraz. To jest taki, że ja misuję, no ale 3 do 1 mam. O, i stamtąd coś leci. O, tu by się pełne przydały. Dobra, jak zniszczę to, to już będzie lepiej już będzie. Będzie kontrol 1 powiedzmy. Jeszcze zeplin. Zniszczę te dwie farmy do końca. Ja to zrobię. Coś trzeba zrobić? Nie ma sprawy. O, trochę jest mikro, no. A my nie będziemy rozpierdzieć tej gramy? A, jedna jednostka taka. Catapults! We must destroy the inner walls to get into the city! Fight to the last man! Stromgard must not fall! No to po prostu jednostki trzeba marnować. Stromgard, this is your home, your lands. The Horde has come to destroy everything that is dear to you. Defend your honor, defend your home! Dobra, z głowy. A jest trochę młynek, nie będę udawać, że nie ma. Wypuść. Te katapulty tu nie chcą wejść, bardzo, bardzo nie chcą wejść te katapulty. No kliknę prawe do przodu, to umrę po prostu i tyle. No patrzcie, gdzie się stoją i się patrzą na niego przez tą szybę. Oj, katapulty jakąś straciłem, bo wizję straciłem, bo te zepliny poleciały gdzieś w polerę. To są fajne, jest ta misja, ale ta gra nie jest przyzwyczajona do takiej 3D. O, to umarł, no nie wiem z czego prawie. Tick-tock,
Popy tu chodzą sobie. A i to był ten porno, to jest to pierwsze miejsce. Ciekawe, czy się da ściekami podejść. Wygląda, jak się dało. Jeszcze sprawdzę. Niestety mnie napierdziela coś. A tam jest nasrane tych łuczników. Oj, nie podchodź kolego. O nie. I tędy by nie było gorsze podejście, bo są cannon wally, okej. Okay. Jest tak, że tego nie zabiję. I są te nowe katapulty już tu? Legi tylko katapulty robi, nic innego. Mógłbym fajnie było tą bazę też założyć. To zrobię. Czego chcę? Dynki zmienić, tak. Dobra. Tu nie można przodować. Tak, jeszcze będę mógł cały czas wojsko sobie dodawać. Chcę? Tu też możesz zrobić bazę. No długa trochę misja. O, nie wiem co wy tu robicie, ale fajnie, że tu jesteście na pewno. No one znowu zawału dostają tego katapulty. Ale dobra, jakieś chłopy lecą do przodu, to wezmą agro. Oj, na dwa strzały, no i git. I tutaj daje control move, że stali w miejscu. No i tam jakichś pieśniaków strzelają. Porkronów nie chcę tracić, to są dobre elitarne jednostki. Błagam tutaj, tu jest taka maszynka do farmienia. A co się dzieje? Czemu nie trafiacie? Nie mam powiadomienia, że pudło, dlatego się dziwię. Myślę, że to już bym się mógł wpierdzielić w niego tymi orkami, tylko... A, ty bramy się nie da zniszczyć, czy co? Ja trochę zgłupiałem teraz. Jak się nam przebić niby? Wygląda jakby to miało podpalić to czymś. Ja nie mam czym za bardzo tego. Czekaj, bo może ja jestem głupi. No jeszcze jest opcja taka, że po prostu tak klikam, ale wątpię. A jest, dobra, jest. Katapultą trzeba po prostu klikać, okej. Tak to nie ma paska, dlatego się dziwię. Jezus Maria. Nie łapię wszystkich, uwaga. Utok, Maim! It's my side at once! The city is on the brink of falling! Push forward! Dobra. For the Horde! Zapraszam. Horda nie patrzy na straty materialne, tylko leci do przodu. Dawaj standard. Nas na łomot, dosłownie. Potwora. Powiem tak, że te ogry to właśnie, patrzcie, te jednostki mi idą naokoło tego i się patrzą na to, uwielbiam to dosłownie. No tu stracę całe wojsko, jak nie będę tego mikrować zaraz. Tu. Te podpory może coś zrobią, jak jeszcze. To nie trzeba tym. Dobra, muszę dać coś do roboty, nie przy tych murach. Dobra, tylko do pulty dałem radę, jak ich na stron 30. Będę musiał wozić tych katapult, bo dużo idę. Jezus, no nie spójcie, tak błagam, nie. Tak bijecie przez ten mur? O co chodzi? Okej, reklas fury jakieś
Mam jakieś samolociki jeszcze? Ledwo żywy. Jest tak, że widzę, że tutaj dużo się tego wojska zrobiło. O, to mogę zniszczyć wszystko, dobra, ale jeszcze muszę jakiś jeden budynek zniszczyć. A tutaj pałac. Ja pierdzielę. Dupa. To jest tak, że tu mnie rozpierdzielą, jak tu podejdę. O właśnie, już mi utoka coś one-shotuje. Nie no, fajna taka misja klimatyczna, ale no jest taka męcząca trochę, chciałbym być szczery. Gdzie została ta balista zasrana? Uuu, Kingsguard. Proszę swojego Warchiefa. Daj mu mięsko. Muszę sobie domek poniszczyć, jak on się nudzi. Uciekać! No nie będę tego miasta wybijać, już bez przesady. To was na statek jakieś poproszę, ale nie mam miejsca na razie nigdzie. Bo nie mogę, tu są te... A możesz się zaniszczyć jakoś tak przez ścianę, to git. Nie zniszczy na te domek. Będę tutaj mną jednostkami przejść. Za co? Tutaj potrzebowałem kolego. Tu i potem z shiftem daj pauzę sobie. Tu możesz sobie stanąć i strzelać pięknie. Zbiór pod grodzie, patrz jak to jest jeszcze wielkie. Ja pierdzielę. Coś trzeba zrobić? Ja to zrobię. Nie zrobię parę tych jednostek jeszcze wodnych. Zobaczył, czy czegoś tu nie ma. No tu jest gdzieś patch, nie widzę go. Myślę, że łucznik strzela i nie wiem go trafić. Musisz podjechać trochę. No jest to fajne, ale widzę, gdy jest... Dobrze, tu wliadę i tam będzie kolejny 1000 katapult na tych, na plecach. A chcę się z tą jego gwardią zmierzyć akurat, więc fajnie. O! Tematyk jest. Ja pierdzie, ale długie. You are our king. Your life is more important than mine. House Strawbane survives through you, my brother. You must retreat to Lordaeron. I will not be known as the king who ran, Liam. Besides, you are my brother. I will not allow you to... Ta muzyka ludzi z Warcrafta, soundtracki. No, Tyrannus is your friend. He will aid you, and Anduin Lothar will stand by your side when the time to avenge me comes. Live today and fight tomorrow. No chyba ucieknie, bo go zabił, a nie będę spoilerować, ale jego chyba, znaczy no, to nie jest spoiler, bo to chyba nie ma w kampanii 2, ale jego syn zabił tego to Tomasza, Torasa. A o tym bracie go nie pamiętałem w ogóle. Fajne jest też, tą ludzką stronę pokazują. Czy zrobimy też ludzką wersję tego, taka rozbudowana, bo to jest szansa, bo to szczerze, znaczy, ta kampania ludzi mi się bardziej podoba w oryginalnym Warcraftie 2. I bardziej cel był spójny tej kampanii, no, żeby powstrzymać. Tam orków jako zło widzieliśmy bardziej, nie? Ludzie tak naprawdę się tylko bronią tutaj. Nas nie atakują. Dobra, wpierdzielamy się. Więc jakieś łuczniczka niestety, trzeba jeb. Kamiela go. Masz salwę na mordę. Tu macie dużo, widzę celów na murach. Siup, siup wam daję. Tu jest jakiś, się schował.
ty tu leć i ten. A widzę, że te wieże mogą uderzyć, ale nie strzelają, nie? Kurwa, dzielnie się biją. Bardzo mają te Kingsguard. Ale te trolle to szczerze mało biją tym trollem, też taka prawda. Naval Superiority. Wykonane, niewykonane? Czy coś niewykonane? Kip jeszcze trzeba zniszczyć, Trollbane'a zabić. Dobra. A to w sumie to jest dużo do zwiedzenia w tym mieście, ale... Dobra, zrobimy jeden długi odcinek, rozpierdzielę to miasto całe, do, tak do zera. Ojojojku. Ooo, kejka. Idziemy tutaj. Poczekaj, Dana, to jeszcze się pobawimy trochę. Widzicie co, w ziemię, Doomhammer? Jeb. To już nic nie zrobicie niestety. Fajnie, że oni tu już więcej nic nie zrobią. Tak zabawne. Teraz wszystko na temat... wszystko jest w rękach tych moich katapultek teraz. Robię te katapulty przynajmniej cały czas. No nie, 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 marnuję, dosłownie jednostki marnuję. Gdzie oni lecą? Tu jest Dana, dobra, to, to można zniszczyć jeszcze. To proszę zniszczyć to. Nie spulujcie za bardzo. Mogę zostawić tą jedność, bo mu w jakąś furię wpada i rozpierdziela wszystko dosłownie. No było to miasto. No jak się już... Have saved a bloodline and robbed you of the price you sought. Now face me. Brave warrior you are, but futile attempt. Nie wiem, co mi rozpierdzieliło wszystkie moje, całe moje jednostki, a widzę, że silny jest tu. A stuna. Ciekawe, że dadzą sobie radę moje ziomki. Nie stało mi żadnej jednostki z ciekawych rzeczy. A bo wy nie możecie tu wejść, Jezus Maria, czemu to jest tak pokazane? Patrzcie jak Utok tankuje, Utok jest tak dzielny. Nie, teraz Mejma bije. Zostaw Mejma, świnie. Ale pierdziela się, Doomhammer go zapierdził, tylko te pulty mają plus 55 obrażeń. Kurde, skończyłem tą misję przypadkowo, bo to miałem zniszczyć. Fajna misja, no. City is taken, War Chief. Utterly destroyed by your might. It is a great honor to... Szkoda, tych ludzi miałem tam wybić. No, no, nie wiem, czy wszystko zagrawało. Me with your flattery, young Utok. One day, you will rise to be one of my most trusted warriors. I will not fail you, War Chief. This is a long siege. By your leave, all warriors deserve rest and a feast. That they do, but we must not linger here too long. That coward king will surely warn his allies about what happened here. We must move north soon. But we must celebrate to raise our warriors' morale, War Chief. Celebration degenerate discipline, Mame. I want our warriors to be prepared at all times. Give them a day's rest. W jeden dzień to nie zwiedzą tego całego zamku, tak jebutny był. Ja go nawet nie zwiedziłem i żałuję trochę. Bo tam było jakieś takie zebranie ludzi przy kościele, chciałbym się tam wpierdzieć. A tu skrzyneczka przy drzewku! No ja pierdzielę! To nie jest moja wina, halo! A, no godzina jest, no godzina jest, nie możecie narzekać. Fajna misja. To w takim razie była ostatnia misja drugiego aktu. Musiała być, bo co będzie jeszcze? No to będzie trzeci akt i potem czwarte. Potem z Gul'danem powinno być. No to już nie będę spojrzał. Skurde, to szczerze to dopiero do połowy się zbliża. Mi się wydaje, że gra już z 20 godzin tej misji. Ale fajnie się gra.
Znaczy artystycznie to miasto zajebiście wyglądało. Ja pierdolę. To jest to, co mówiłem, że to miasto teraz, tutaj, jak teraz gram, to wyglądało jak to miasto w Warcraft 2 oryginalnym, jak ja atakowałem. Tak sobie wyobrażałem je właśnie, jak ja atakowałem. Tylko te, możecie sobie zobaczyć tą misję, bo ona jest nawet ciekawa. To też taka wyspa była po prostu i takie duże miasto ludzi tam było i się lądowało właśnie ogrami, bo chyba ogry odkrywaliśmy w tej misji. Się robiło rozpierdziel totalny. Ale tutaj to artystycznie zajebiście, tylko że ciężko tą duszę artystyczną tego miasta, tak wiecie, przekuć. Bo ja musiałem się po prostu katapultami przebijać. No, wiem, że mogłem trzymać te jednostki moje na ten... No, trzymaj pozycję i tak dalej, ale okej, już was nie męczę. Będzie się podobało, widzimy się w następnym odcinku, popatki.